Witam ponownie. W Polsce Władysława Hermana już silną pozycję mieli bardzo możnowładcy, którzy zakładali swoje grody, obwarowywali je, nawet bili swoje monety. I w tej sytuacji w zasadzie w XI wieku władzę sprawował możnowładca z Sielciech, co nie podobało się innym rodom, możnym rodom. I dlatego chcieli oni obsadzić u władzy Zbigniewa i Bolesława, czyli synów Władysława Hermana. Tutaj widzimy na portrecie Matejki Bolesława Krzywoustego. Bolesław Krzywousty. Był on zdecydowanie tym bardziej energicznym, tym bardziej żywym i umiejętnym u władzy bratem, ale początkowo państwo zostało podzielone. Zbigniew dostał Wielkopolskę i Kujawy, a Bolesław Śląsk wraz z Małopolską, a Herman utrzymał nad swoimi synami władzę zwierzchnią i Mazowsze, które odziedziczył po jego śmierci właśnie Zbigniew. Krzywousty, właśnie tak jak wspominałem, bardziej żywym takim bratem, zachęcał rycerstwo do wypraw na Pomorze, gdzie będzie mogło się one wzbogacić. Jednak przy następnej swojej wyprawie Zbigniew odmówił mu przemarszu przez swoje tereny. No i wtedy doszło do walki między braćmi, którą wygrał Bolesław. I w 1107 roku mamy wygnanie Zbigniewa. Wygnanie Zbigniewa, czyli brata Bolesława. Ale Zbigniew jakby nie chciał dać za wygraną i poszedł do cesarza Henryka V, wtedy panującego, i poprosił go o pomoc. Henrykowi V nie podobała się polityka Krzywoustego, który jeszcze mieszał się w tym czasie w sprawy dynastyczne Czech i razem z Czechami zorganizował w 1109 roku wyprawę, czyli wtedy w 1109 mamy wyprawa Henryka V. Wyprawa Henryka V. No ale Bolesław dał sobie radę, pokonał wojska wroga, ale zgodził się z Bolesławem, się umówił, że może on wrócić do swojego kraju i będzie miał w nim opiekę. No i niestety biedny Zbigniew zostaje oszukany, bo w momencie, kiedy przybywa do Polski, zostaje oślepiony, co Bolesław później musi mocno odpokutować, płacić na kościół, także wspierać rozwój chrześcijaństwa, uczestniczyć w pielgrzymkach, musi bardzo stracił jakby trochę w oczach kościoła, a także rycerstwa za ten haniebny czyn. No ale wkrótce po tym okresie wraca z powrotem do bardzo aktywnej polityki. Między innymi tutaj widzimy na mapie, zajmuje on Pomorze. Wschodnie Pomorze przyłącza do Polski, a Pomorze Zachodnie zostaje zhołdowane pod wodzą księcia Warcisława. Wysyła on tam też biskupa Bamberga Ottona. Zakłada pierwsze biskupstwo, między innymi na Wolinie, we Włocławku, w Lubuszu. Także reorganizuje Władysław całą strukturę kościoła, która w znacznej mierze się zachowała, między innymi główne biskupstwa mieliśmy w Gnieźnie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Płocku, Włocławku, właśnie w Lubuszu i w Wolinie. Jednak w 1135 roku mamy zgłoszone pretensje biskupstwa w Magdeburgu nad władzą biskupstwa gnieźnieńskiego, czyli w zasadzie nad zwierzchnictwem nad całym polskim kościołem. No i ten konflikt z arcybiskupstwem magdeburskim prowadzi do właśnie hołdu lennego Bolesława w Merseburgu. Możemy hołd lenny. Gdzie najprawdopodobniej hołduje cesarzowi jakąś część Pomorza.
No, za Bolesława, jak widzimy, tutaj państwo wróciło mniej więcej do granic z czasów Mieszka II, bo pomimo jakby tej siły takiej militarnej, tej aktywnej polityki zagranicznej, niestety byliśmy już trybutariuszem Niemiec, ale udało się zachować jakby samodzielność, wewnętrzną politykę, ale pojawiły się dość duże spory o przejęcie władzy. I wtedy mówimy sobie o bardzo takiej ważnej dacie, mianowicie 1138 rok. My sobie zapiszemy statut Krzywoustego. A tak naprawdę to są to trzy daty. Bo możemy powiedzieć, że to jest statut Krzywoustego, jest to jego śmierć, znaczy data jego śmierci, a także po prostu data wydania przez niego testamentu, bo statut i testament to w tym przypadku to samo. Statut określał ważne zasady, jak ma być dziedziczona po śmierci Bolesława władza. Przede wszystkim została wprowadzona zasada senioratu, czyli seniorat. Zapiszemy tylko to pojęcie, wyjaśnię. Czyli seniorat. Seniorat była to kolejność obejmowania po prostu tronu, czyli zawsze najstarszy z synów obejmuje tron. Mieliśmy później zasadę princepsa. Princeps, czy też książę zwierzchni. On był zobowiązany do prowadzenia polityki zagranicznej, obrony kraju, obsadzania urzędów w kościele, jak i urzędów świeckich. Także gwarantował załogi wojskowe w najważniejszych miastach każdej z dzielnicy, bo także właśnie tutaj w sumie cztery daty mamy w tym, bo także tak mówimy od wtedy o rozbiciu dzielnicowym Polski. Czyli państwo polskie zostało podzielone na dzielnice. I dokładnie tak naprawdę była to rzecz dość popularna w tamtych czasach, gdyż już w 1054 roku Jarosław Mądry podzielił tak swoje państwo na Rusi, a także Bretysław w 1055 podzielił tak Czechy. Ale wróćmy tutaj teraz do Polski. Sam podział nie jest tak naprawdę do końca znany. Jest wiele takich koncepcji, ale to jest jakby najbardziej teraz, ta przytoczona przeze mnie będzie najbardziej popularna, więc przede wszystkim mieliśmy dzielnicę senioralną i ona była dziedziczona zawsze przez seniora, czyli to jest ta zaznaczona na czerwono. I na początku dzielnicę senioralną otrzymał oczywiście najstarszy syn, czyli Władysław, zwany później wygnańcem. Otrzymał on tą ziemię senioralną, a także Śląsk. Bolesław Kędzierzawy otrzymał Mazowsze, Wielkopolskę otrzymał Mieszko Stary, a ziemię sandomierską Henryk, zwany później Henrykiem, znaczy Henryk Sandomierski w zasadzie. Też przez to można łatwo zapamiętać. A Łęczyce tutaj tą dzielnicę otrzymał, Łęczyce otrzymał, otrzymała w zasadzie żona Bolesława Krzywoustego, czyli Salmonea. Ta ziemia tutaj jeszcze zaznaczona kolorem, nazwijmy to pomarańczowym, było to Lenno, na którym władzę sprawował właśnie princeps. Później nie została przydzielona żadna dzielnica Kazimierzowi, który później został nazwany Sprawiedliwym, który prawdopodobnie był pogrobowcem, czyli urodził się już po śmierci Bolesława. Samo rozbicie okazało się, że było później trwałe i szybko doprowadziło, a miało temu zapobiec, do bratobójczych walk, a dalej o rozbiciu dzielnicowym i chaosie, który tak naprawdę wtedy wytworzył się w państwie na paręset lat, powiemy sobie w następnym odcinku. Dziękuję za uwagę.